Fasola Zuchus. Został dodany do gry wraz z mapą Scorch Earth i jest on prawdopodobnie największym lądowym drapieżnikiem, jaki kiedykolwiek istniał. No, nie licząc dużych teropodów. No, jak skapłem się jaki pierwszy wyraz krywa się w jego nazwie, to już chyba nigdy nie wyleci mi z głowy. Fasola. A że właśnie został on dodany wraz ze spaloną ziemią, tam właśnie też występuje, a dokładnie znajduje się na krawędziach mapy, czyli na wydmach. Można je znaleźć w tym regionie wędrujące po powierzchni lub zakopane pod piaskiem. Więc lepiej uważajcie, gdzie stawiacie kroki. Jeśli chcesz go oswoić, to wiedz, że wygląda on tak i może sobie tak po prostu wędrować. Ale możesz także znaleźć ruszające się spod ziemi kolce albo górę piasku taką jak ta. I właśnie by rozpocząć oswajanie go, musi być zakopany pod taką górką piasku. Jeśli nie jest tak zakopany, to po prostu musisz chwilę poczekać bez pierwszej odległości, kiedy to zrobi. Możliwe, że będzie też zwracał uwagę na inne stworzenia kręcące się wokół niego, więc czasem dobrym rozwiązaniem może być wyeliminowanie ich, by nasz fasolazuchus spokojnie się zakopał. Gdy już nasz cel jest zakopany, potrzebujemy materiałów wybuchowych, np. takich jak granaty, C4 czy wyrzutnia rakiet. Najlepszym wyborem raczej są granaty, bo są taniutkie, pod warunkiem, że celnie rzucamy, bo wystarczy tylko jeden rzut, by zacząć oswajanie. I jeśli nic nie zepsujemy, już tam one nie będą wcale potrzebne. Ale jeśli robicie to pierwszy raz, polecam wziąć parę na zapas. Teraz musicie tylko zbliżyć się do tej góry i zdetonować ładunek. A sola będzie ogłuszony i to właśnie teraz dosiadamy go. Musimy go kierować w stronę skał. A oprócz tego pojawiły się takie dwa paski. Zielony kontrol, który jest tak jakby takim czasem. I kiedy on nam się skończy, spadniemy z siodła. Ale możemy go odświeżać z każdą uderzoną skałą. Ale uważaj na wszystkie rzeczy, co mogą cię zablokować. Bo jeśli zdarzy się z takimi rzeczami, z którymi fasola zuchy sobie nie poradzi, nie będzie mogła zniszczyć, to może cię zrzucić z siodła. I będziesz musiał wszystko od nowa powtarzać. I uważajcie po zderzeniu w skałę. Fasola zuchus... Lubi sobie sam siebie zmieniać kierunek. Przez to można łatwo wpaść w coś, co go zatrzyma. I ogólnie to właśnie przez te uderzenia rośnie mu torpor. A to właśnie chcemy. Kały, kamienie dają mu najmniej torporu, za to kości i sól już więcej. A jeszcze więcej daje kryształ, potem metal, a na końcu obsydian. No ale jak można się domyślić, te rzeczy co dają więcej torporu, są ciężej dostępne. Głównie znajdują się w górach, no chyba że takie kości albo sól, która znajduje się na wydmach. I jeśli znajdziemy takich kilka złów soli, możemy sobie zrobić łatwą drogę do oswojenia go, podążając od złoża do złoża. Oprócz tego, że powinniście to szybciej zrobić, ma to też taki plus, że przeniszeniu kamieni łatwo w coś paść, Na przykład na taki niezniszczalny kamień, któraż prosi się, by go wykopać. Tylko pamiętajcie, jak chcecie robić tą sól, polecam wam najpierw zorientować się, gdzie dokładnie one się znajdują, by przypadkiem czas wam się nie skończył, zanim byście znaleźli kolejne złoże. A gdy już cały dolny pasek się zapełni, nasz fasola zuchus pójdzie spać. I teraz to mamy standardowe oswajanie. Dajemy mu mincho i możliwe, że to tylko tyle. bo torpor spada mu w miarę wolno, ale zawsze można coś wziąć, by mu go podnieść. Fasola zuchus na pierwszym poziomie ma... 950 zdrowia, 350 staminy, 150 tlenu, 2750 żywności, 450 wagi i 55 obrażeń. Jego siodło można odblokować na 70 poziomie i do jego wytworzenia będzie ci potrzebne 200 włókien, 150 skóry, 30 sztabek metalu i 100 drewna. Całe siodło może stworzyć w warsztacie. Teraz przejdziemy do jego umiejętności. Standardowo pod lewym przyciskiem myszy jest ugryzienie. Ale gdy ugryzie swoją ofiarę, to wytwarza on taki kwas, który to zmniejsza pancerz przeciwnika o 2,5%. Efekt ten się kumuluje do 10 ugryżeń, co daje nam razem aż 25% zmniejszenia pancerza. Za to pod prawym przyciskiem myszy używa on swojego ogona do rzucania piaskiem. Ten atak ma różne efekty. Wikie stworzenia mogą zacząć uciekać albo po prostu nie będą mogły atakować przez jakiś czas. Pasona, klikając pasję, może się zakopać pod ziemią, a nawet jeśli nie jeździmy na nim, możemy mu ukazać się zakopać, klikając odpowiednią opcję. Ale jeśli na nim jeździmy i jesteśmy zakopani i zderzymy się ze skałą, to dostaniemy jedynie flint, więc jest to świetne stworzenie do zbierania go. Kiedy znajdują się pod ziemią, może on również wykonać swój standardowy atak czyli ugryzienie, i wtedy wychodząc z ziemi. Ale może on również wykonać burzę piaskową. Jeśli jesteśmy pod ziemią, wybieramy swoją ofiarę i gdy już znajdujemy się blisko, klikamy prawy przycisk myszy. Wtedy każda istota znajdująca się w tym obszarze zmniejszy swoją prędkość ruchu i w tym czasie załaduje się kolejna umiejętność. Czyli ruchome piaski. Kiedy się załadują, klikamy lewy przycisk myszy, i nasz przeciwnik zaczyna zapadać się pod piasek. Prędkość, z jaką stworzenie zostanie wciągnięte, zależy od jego wagi, a obrażenia, jakie dostanie, to wszystko zależy od liczby jego zdrowia oraz ponownie wagi. Im większa, tym więcej obrażeń dostanie. Na przykład taki Giganoto traci aż 56 tysięcy życia, co jest naprawdę sporo. Tylko że jest jeden haczyk. Jeśli fasola straci 10% swojego zdrowia, przerwie burzę piaskową, a dodatkowo zostanie przez pewien czas ogłuszony. No i to wszystko co chciałem dzisiaj wam powiedzieć o fasola zuchu, Jeśli znaleźliście coś co przeoczyłem, byłbym wdzięczny za napisanie tego w komentarzach. Na teraz to wszystko, dziękuję bardzo za obejrzenie filmu, miłego oswajania i do zobaczenia następnym razem. Cześć, cześć!